Siema, ja jestem Krespion. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak oczyścić dysk C bądź wszystkie dyski. Będziecie mieli do wyboru dysk główny, czy tam ile wy macie dysków. Jak widzicie, to jest kolejny poradnik na moim kanale i myślę, że takie poradniki będą się ciągnąć nie tylko z Adobe, ale takie różne, tak jak teraz oczywiście widzicie. Jeszcze chciałbym was poprosić bardzo o zostawienie subskrypcji na tym kanale i o zostawienie łapeczki w górę, żeby były po tej przerwie jakieś zasięgi, i jak możecie napisać w komentarzu, ile wam się przez ten sposób udało zwolnić miejsca na swoim wybranym dysku, dysku systemowym bądź dysku jakimś innym. Oczywiście w opisie też będziecie mieli taką paczuszkę mini do pobrania z programami takim, co oczyszczają. To są programy napisane w batchu, żeby nie było, ja tutaj wam pokażę, co tu jest napisane. Po prostu tu jest napisane, że no echo i tak dalej, że no po prostu ma tutaj usunąć wam tempy z Windowsa, z folderu temp, i tutaj tak samo z logami z folderu logs. Wszystkie logi, gwiazdka, wszystkie logi. Jeżeli nie ufacie, to może... Stop, jeszcze chwilka. Jeszcze szybko chciałem was poinformować, bo zapomniałem tutaj powiedzieć, że jak klikniecie sobie, możecie sobie w lupie wpisać uruchomienie plus Windows plus R i wpisać temp bez procentów, wszystko usunąć, i to samo powtórzyć, tylko procent, temp procent, to wam zapewni jeszcze dodatkowe miejsca na dysku, około 20 giga. Więc przepraszam, że się wtrącam i już daję wam oglądać dalej. Chcę wpisać tutaj procent, temp procent, i możecie stąd sobie ręcznie usunąć. Jak zobaczycie, to wszystko waży tutaj 5 giga na moim dysku C. I tutaj jest jeden program, tutaj drugi, i tutaj jest taki trzeci, czyszczenie dysku, ale to później sobie przejdziemy do tego. I tutaj macie deltemp. Klikamy sobie tutaj prawym przyciskiem i klikamy uruchom jako administrator. Tutaj na chwilę macie czarny ekran, klikamy tak, i usunęło mi wszystkie tempy. Jeżeli nie czyściliście nigdy tempów, to może to potrwać od, myślę, do 5 minut to może trwać. I tutaj są wszystkie tempy już usunięte. Jak sobie teraz wejdziemy do folderu temp, to jak widzicie, zostało dwa pliki z 5 giga, mamy 3 mega, czy tam 4. Jeszcze wam pokażę, ile mam tutaj miejsca. Mam 44,5 gigabajta wolnego na dysku C. Te czyszczenie, te usunięcie temptów, to miałem około 40 giga, 39,5, coś takiego. I teraz usuniemy sobie logi. Klikamy to samo, uruchom jako administrator. I tutaj macie coś takiego jak echo is off. Jeżeli to będzie ciągle, to po prostu nie macie tempów, usunęliście czy coś. A jeżeli to będzie, tutaj coś wyskoczy, to tempy, to logi się naprawdę szybko usuwają. To widzicie, jak dopiero po czasie tutaj wyskakuje. Niektóre nie da się usunąć, bo trzeba większą składę niż administrator. I tutaj wszystko się usuwa. Jak wszystko się usunie, pokażę wam się przycisk press any key to continue. Klikamy sobie byle jaki przycisk i kolejne miejsce mamy zwolnione na dysku. I możecie sobie tutaj gdzieś dodać na pulpicie i sobie za każdym razem, gdy uruchomicie komputer, klikać sobie tu i wam się usuwa. I teraz mamy kolejną opcję, czyszczenie dysku. Klikamy sobie ten program, w sumie to nie jest program, tylko skrót. Możecie tutaj sobie wpisać czyszczenie dysku. To jest to samo, wybieracie dysk C lub jakiś inny. Klikacie OK. Tutaj wam obliczanie, tutaj jest oblicza. I pokażę wam się takie okienko. I tutaj możecie sobie zaznaczyć, co chcecie, jakieś miniatury. Tutaj macie cały opis, co chcecie usunąć i tak dalej. Wybieracie sobie, klikacie OK, usuń pliki, i tutaj ten program oczyszcza nam po prostu dysk. Kolejna opcja do usunięcia i zyskania pamięci na komputerze, to wpisujemy sobie ustawienia. Klikamy sobie, tutaj sobie to powiększę, klikamy sobie system, klikamy pamięć i klikamy pokaż więcej kategorii.
tutaj nam się ładuje, patrzymy gdzie, czego jest najwięcej. Pliki tymczasowe to usunęliśmy przed chwilą, obrazy i tak dalej. Pewnie najwięcej będziecie mieli aplikacje, więc wchodzimy sobie w dodaj lub usuń programy i tutaj sortujecie sobie wszystkie dyski, możecie albo jest dysk C i nazwa rozmiar. I tutaj wam pokażę największe jakby pliki, co macie na dysku wybranym i po prostu musicie kliknąć, odinstalować, co jest wam niepotrzebne. Wejdziemy sobie jeszcze raz w pamięć, ustawienia, nie ustawienie grafiki, tylko ustawienia, klikam sobie system, pamięć i klikam teraz sobie zmień lokalizację zapisywania nowej wartości. I teraz, jeżeli chcecie mieć więcej na przyszłość, to sobie zmieniamy na dysk, który mamy dużo miejsca i żeby nam się wszystko zapisywało, gdzie co chcemy. Żeby po prostu gdzieś pobierzemy i nie wiemy, gdzie to jest, jak to usunąć i będzie nam niepotrzebnie zapychało miejsce na dysku. Dobra, jeżeli to wszystko zrobiliśmy, to teraz sobie możemy oczywiście wejść w przeglądarkę i wpisać sobie cycycliner. Cycycliner jest taki program. Wpisujemy sobie i pobieramy sobie go. Mamy tutaj download for free i ja tego nie będę pobierać, bo już to mam na komputerze. I wchodzimy sobie w taki program i tam sobie klikamy oczyść swój dysk. Tam będziecie mieli do wyboru swoje wszystkie dyski i tam sobie wtedy klikacie, który dysk chcecie oczyścić. I wtedy wam usuwa wszystkie śmiecie niepotrzebne na dysku. Więc to wszystko, jeżeli macie jakieś pytania, napiszcie w komentarzu. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!